Dzień dobry, nazywam się Andrzej Fiodorowicz, jestem mentorem dziennikarstwa w programie Do pierwszej pracy. Jakich dziennikarzy potrzebują dziś media? Większość informacji czerpiemy dziś z internetu. Nikt nie czeka już do godziny 19, aby włączyć telewizor, czy do następnego dnia, aby pójść do kiosku i kupić gazetę, by dowiedzieć się, co się wydarzyło. Informacji jest dzisiaj olbrzymia ilość, wręcz nadmiar. Czy to oznacza, że dla dziennikarzy jest pracy więcej, czy mniej? Jakich dziennikarzy poszukują więc media? Mamy przed sobą dwie drogi. Pierwsza związana jest z dziennikarstwem newsowym. Dziennikarz newsowy musi umieć szybko reagować na wydarzenia, znać języki, umieć szybko przerobić tekst, napisać tytuł. Jednak zespoły newsowe w redakcjach są dzisiaj dosyć nieliczne. O wiele bardziej przyszłościowa wydaje się druga ścieżka, mianowicie zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie. Stopień naszego życia jest dzisiaj tak skomplikowany, że ludzie potrzebują konkretnych porad na wiele tematów, takich jak technologia, prawo czy zdrowie. Czy oznacza to, że musimy kończyć drugi fakultet, aby zostać dziennikarzem specjalistą? Niekoniecznie. Wystarczy na bieżąco śledzić aktualne informacje na dany temat, publikować je na swoim blogu bądź nawet na serwisie społecznościowym, żeby szybko zbudować sobie markę fachowca. Marka fachowca jest również korzystna dla redakcji, które zatrudniają dziennikarza, ponieważ mogą go wówczas przedstawić jako specjalistę w jakiejś dziedzinie, na przykład reklamodawcą. Tak czy inaczej, bez specjalizacji dziennikarz dzisiaj ma niewielkie szanse na rynku pracy. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o dziennikarstwie, zajrzyj na mój profil.